Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj będę odpowiadała na pytania, które zadawaliście mi na Instagramie i pytania z Facebooka. Natomiast nie odpowiem prawdopodobnie dzisiaj na wszystkie pytania, dlatego że część z nich po prostu wymaga bardzo długiej wypowiedzi, a w przyszłym tygodniu będę składała na przyszły tydzień Dzień z Życia i tam również będę dopowiadała parę rzeczy odnośnie tego, o co mnie pytaliście. No dobra, nie przedłużając, lecimy po kolei tak jak mam zapisane. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, to możecie zostawić je w komentarzu i zobaczymy, może uda mi się w przyszłym tygodniu dorzucić, a jak nie, to nagramy jeszcze jeden Q&A. Jakie przedmioty dodatkowe wybrałaś na szóstym roku? Chirurgię, z oczywistych względów, i urologię, dlatego że urologia miała najwięcej wspólnego z chirurgią poza ortopedią, a ortopedii bardzo nie lubię, także. Czy poszłabyś drugi raz na lekarski albo na lekarski na WUJE? I to pytanie było dwa razy. Odpowiedź jest tak i tak. Jeżeli chodzi o pójście na lekarskie, tak naprawdę dopiero na studiach zaczęłam myśleć na temat tego, jakie inne kierunki mogłabym wybrać, szczerze powiedziawszy. Na pewno nie żałuję swojego wyboru, natomiast gdybym nie była potwornym alergikiem, gdybym nie miała naprawdę, ja mam alergię na wszystkie zwierzęta, które mają sierść, poza takimi dużymi typu krowa albo koń, to poszłam na weterynarię. Natomiast no nie mogę pójść na weterynarię. Nie mogłam pójść na weterynarię ze względów zdrowotnych, dlatego no, lekarski dla mnie tak naprawdę jest jedyną opcją i bardzo cieszę się z wyboru tego kierunku. No i nie chciałabym wykonywać innego zawodu. Jest dużo rzeczy, które lubię robić w wolnym czasie, ale o tym opowiem w przyszłym tygodniu. Natomiast tak naprawdę chyba z żadną z tych pasji nie chciałabym związać swojego życia zawodowego. Jeżeli chodzi o wybór uczelni, to myślę, że tak, że gdybym ponownie wybierała uczelnię, to również poszłabym na WUM. Jestem na tyle zadowolona, że nie widzę powodu, dla którego miałabym wybrać inną uczelnię. Kurs więcej niż lek. Twoje opinie, czy warto, czy przygotowuję do leku? Nie wiem, czy przygotowuję do leku. Nie pisałam jeszcze leku. Miałam możliwość tylko rozwiązywania pytań tak na sucho i na podczas rozwiązywania kursu również jesteśmy nimi zalewani, także jeżeli o to chodzi, no to ty faktycznie materiały, do których mamy dostęp, pokrywają się z tym, co jest na egzaminie. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, to myślę, że to jest właśnie jedno z tych, które wymaga dłuższego rozwodzenia się. I na tę chwilę jak najbardziej polecam, mi się podoba zarówno do przygotowywania się pod pytania testowe, takie jakie są na leku, jak i do egzaminów czy zajęć na studiach. Też mam wrażenie, że egzaminy na studiach są bardziej szczegółowe niż lek, przynajmniej u nas. Takie mam odczucie, że te pytania są trudniejsze po prostu u nas na egzaminach niż czy przede wszystkim kolokwiach, niż są na lekarskim egzaminie końcowym. Natomiast na pewno zrobię taki ładny review po tym, jak będę już po egzaminie. Byłaś na Erasmusie, warto jechać, na którym roku? Nie byłam na Erasmusie. Czy warto jechać? Warto i nie warto, zależy jakie mamy preferencje. Ja jakoś w ogóle na Erasmusy nie ciągnęło, natomiast osoby, które były, miały również różne odczucia. Jedni byli bardziej, inni byli mniej zadowoleni. Wiem, że osoby, które na przykład były na początkowych latach trójka moich znajomych, która była na trzecim chyba roku w Niemczech, wróciła wcześniej niż planowali. Także wydaje mi się, że patrząc po osobach, które znam, lepiej jechać na późniejszych latach. Na przykład chyba takim najfajniejszym rokiem jest piąty rok studiów. Natomiast to jest rzecz bardzo indywidualna. Tak jak mówię, mnie w ogóle jakoś nie ciągnęło na Erasmusy, co jest wynikiem wielu czynników, nie tylko kwestii tego, że wyjazd za granicę, jakby sam wyjazd za granicę mnie nie przeraża, no ale mam chłopaka w Warszawie i nie chciałabym po prostu na pół roku wyjeżdżać z Polski samemu. A tutaj było pytanie dotyczące tego, czy chcę mieć dziecko, natomiast ono było niestety niedokończone. Domyślam się, że chodziło o to, czy będę miała czas. Chcę mieć dziecko. Jedno. Starczy mi. Nie chcę obciążać świata większą ilością
małych człowieków. I szczerze mówiąc, im dalej w las, tym bardziej się martwię tym czasem. Wiele osób mówi o tym, że najlepiej jest mieć dziecko, jeżeli nie w trakcie studiów, bo myślę, że to jest w ogóle, jeżeli ma się rodzinę, na przykład, wiecie, gdyby moi rodzice mieszkali w Warszawie i mama byłaby na przykład na emeryturze albo byłaby już w takim wieku, że dużo mniej pracuje, to ja bym miała dziecko w trakcie studiów, bo to jest najlepszy moment, bo tak naprawdę nie ma człowiek czasu za dużo wyjeżdżać, ferie ma w określonym okresie. I mam wrażenie, że to jest taki moment, kiedy jest się najbardziej przemijałam takie poczucie, najbardziej uwiązanym do konkretnego miejsca, bo umówmy się, jesteśmy na uczelni, no to przecież nie wezmę sobie urlopu w ciągu roku akademickiego, żeby pojechać na wakacje. Tak, tak. No i fajnie jest, wydaje mi się, że dla osób, które już przebyły ten najcięższy okres podczas rozwoju dziecka przed zakończeniem studiów, no to jednak idą już na staż, idą na specjalizację i mogą powiedzieć, ja już mam dziecko, ja już więcej dzieci nie będę mieć, bo coś tam, tak? Więc też pracodawca może na to inaczej patrzeć. Z kolei dużo osób mówi też, że dobrze jest mieć dziecko albo na stażu, albo na początku specjalizacji. Ja nie wyobrażam sobie, że w ciągu roku miałam rodzić dziecko. Tak jeszcze parę lat temu tak myślałam, tak, staż, bo to najwygodniej, ale powiem wam, że mam wrażenie, że jak skończę studia i wreszcie zacznę takie dorosłe życie w pełnym tego słowa znaczeniu, to nie wyobrażam sobie, że miałabym być od razu już na wstępie uwiązana przez dziecko, mimo że mam kurczę na 25 lat skończę w tym roku. To jest w ogóle, wiecie, takie poczucie, że większość jednak mojej znajomej, która poszła na inne kierunki studiów, pracowała już na studiach w takim, wiecie, nie w pracy dorywczej stricte, tylko jednak już kierunkując się w konkretny zawód, a ja tak naprawdę kończę studia w wieku 25 lat, mam jeszcze staż przed sobą i dopiero wtedy zacznę specjalizację, żeby za ileś tam lat być pełnoprawnym lekarzem z pełnym tak jakby wykształceniem zawodowym. I ja nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam w ogóle. Chciałabym mieć dziecko, ale nie wiem kiedy, myślę, że tak około 30. To będzie taki moment, że chyba stwierdzę, że jestem na to gotowa. Chociaż nie wiem, czy 5 lat takiej dorosłej wolności to będzie wystarczająco, czy za dużo. Zobaczymy, ale tak, chciałabym mieć dziecko. Związałabyś się? No właśnie jesteś związana tylko z lekarzem. Jestem związana z nielekarzem. Mój chłopak skończył Politechnikę Warszawską. Więc jakby, no, odpowiedź na pytanie jest po prostu w moim przypadku faktem i myślę, że to jest całkiem spoko opcja, w sensie z punktu widzenia życiowego mam wrażenie, że jeżeli partner jest sensownie myślącą osobą i zdaje sobie sprawę z tego, że bycie lekarzem wiąże się z pewnymi poświęceniami, które są od nas w dużym stopniu niezależne, to znaczy, jeżeli chcemy mieć specjalizację, to chcemy, nie chcemy, musimy wejść w ten system narzucony przez Ministerstwo Zdrowia i musimy wypełnić pewne zadania z tym związane, to myślę, że bycie z nielekarzem jest łatwiejsze. To znaczy, ja mam, z kolei, jak to powiedzieć, ja mam dwójkę rodziców lekarzy. I zdaję sobie sprawę z tym, że jedno z nich po prostu musi poświęcić swoją karierę, dlatego że no jednak z punktu widzenia życia na przykład dziecko potrzebuje więcej czasu, niż by się mogło wydawać. I u mnie to było tak, że do czasu, aż ja nie miałam iluś tam lat, to mama poświęciła w pewnym sensie swój rozwój zawodowy dla wychowywania dziecka. A mam wrażenie, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z jednym lekarzem, jednym nielekarzem, to trochę łatwiej jest to zbalansować, przez to, że te godziny pracy są jednak w przypadku lekarzy i dyżurów niespotykane jednak w większości innych zawodów. To znaczy, nie wiem, czy jeżeli jest zawód, w którym są 24-godzinne dyżury, to napiszcie mi na dole, bo jestem ciekawa, czy są takie zawody, w których 24 godziny wykonuje się pracę. No i właśnie, jeżeli chodzi o te konieczne do wypełnienia zadania, żeby mieć takie pełne prawo wykonywania zawodu, wiecie, ze specjalizacją, to jest coś, czego nie ma w większości innych zawodów.
I tak jak po Politechnice, mój chłopak tak naprawdę skończył studia, nie musiał być nawet na magisterce, a mógł już pracować jako inżynier, tak? I był w pełni, może być w pełni niezależny od systemu pracy w placówkach publicznych. W sensie takich, które są jakby rządowe, że tak to określę. Jego praca nie jest regulowana, płace nie są regulowane przez rząd, może od razu pracować prywatnie i ma większe jakby pole tutaj manewru, czego w przypadku lekarzy po prostu nie ma. Jakie cechy są dla ciebie ważne w drugim człowieku? Szczerość. To jest absolutny priorytet. Ja w ogóle jestem osobą, która potrafi być brutalnie szczera, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Miałam zresztą jako dziecko trochę z tym problemów. Natomiast dla mnie ktoś może być niemiły, niegrzeczny, tak wiecie, uważany za niemiłego, niegrzecznego, może mnie nie lubić. Okej, okay, takie prawo. Ale bardzo drażni mnie i odrzuca od drugiej osoby takie zachowanie, kiedy wiecie, ktoś was nie lubi, a i tak się do was przymila. A ja nie mówię, że trzeba być od razu chamskim, ale udawanie jakichś takie sztuczne zachowania, wymuszone, to, co niestety jest też w dużym stopniu narzucane przez społeczeństwo. I no, jeżeli się do tego nie podporządkuje, można naprawdę zdrowo oberwać od życia. To nie lubię tego. Bardzo, bardzo nie lubię takiego udawania, które jest w moim odczuciu przynajmniej wszędzie i wobec obecne. Natomiast właśnie szczerość, ale też bardzo cenię osoby, które potrafią być takie effortlessly kind, że tak to określę. Nie wiem, jak to na polski do końca przetłumaczyć, bo to jest też takie kind, nie wiem. Nie wiem, czy jest w ogóle taki dosłowny odpowiednik w polskim. Natomiast osoby, które są po prostu dobre dla innych, nie w takim znaczeniu, że ktoś jest milutki, że głaszcze po główce i tak dalej, ale jest po prostu dobry dla drugiego człowieka naturalnie. Wiecie, że to nie jest takie, jestem dobry na pokaz, jestem dobry, bo tak wypada, tylko po prostu, no kurde, pomagam drugiemu człowiekowi, dlatego że tak należy, że tak to określę, że czuję, że to jest właściwe zachowanie. O tak, bardzo, bardzo cenię takie osoby. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby drugi człowiek był po prostu dobrą osobą, o tak. Niegrzeczną, niemiłą. Nie, wiecie, nie jakąś taką wymuszenie sztuczną, ale właśnie uczciwym, dobrym człowiekiem. A cała reszta cech to jakby poglądy i tak dalej, mam wrażenie, że to już jest rzecz drugoplanowa, bo umówmy się, jeżeli ktoś ma inne poglądy niż ja, ale nadal jest dobrym człowiekiem dla drugiej osoby, to jakie to ma dla mnie znaczenie, czy on jest, nie wiem, wierzący, niewierzący, biały, czarny, szary, rudy, czy w ciapki? Żadne. Po prostu. Niezależnie od tego, z kim masz do czynienia, możesz być dla drugiego człowieka dobrym. I to jest coś, nad czym ja cały czas pracuję, bo ja w ogóle jestem potwornym cholerykiem. Tego może tutaj nie być widać, jak ja kręcę filmiki. Zresztą ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że jestem taka, nie, w ogóle. Ja jestem strasznym cholerykiem. Ale z drugiej strony ja też jakby mam wrażenie, że nie. Don't hold the grudge, jak to się po polsku nazywa. Nie odczuwam takiego, wiecie, że z kimś się kiedyś pokłóciłam, będę to pamiętała komuś do końca życia i nie wiem, nie odezwę się do tej osoby. Tylko takie podejście, wiecie, zdroworozsądkowe. Więc ja mogę się strasznie wkurzać na ludzi, mogłem po prostu do białej gorączki doprowadzać, ale jeżeli bez względu na to, czy kogoś lubię, czy nie, to w sumie nie mam tak, żebym na przykład komuś źle życzyła. Tak, ktoś musiałby mnie strasznie w życiu skrzywdzić, żebym tej osobie źle życzyła, i mimo tego, że było parę osób, które mi krzywdę w życiu wyrządziło, to nie wydaje mi się, żebym im źle życzyła. Raczej jest mi tych osób z perspektywy czasu, jakby dojrzewania jako osoba, jako ja prywatnie, szkoda. No. Myślałaś o zmianie koloru długości włosów. No właśnie, długości włosów.
ja od dziecka, na przykład od gimnazjum tak naprawdę, albo od podstawki chciałam mieć krótkie włosy. Myślę, że pod koniec podstawki już chciałam mieć krótkie włosy, ale doszłam do etapu krótkich włosów, w sensie gdzieś, nie wiem, od takie miałam, po studniówce, między studniówką a maturą chciałam włosy. Ja sobie siebie nie wyobrażam w długich włosach, to znaczy nie przy moim typie włosów. One są bardzo cienkie, bardzo delikatne, bardzo miękkie, takie śliskie. Są przy okazji bardzo mocne i mają zdrową strukturę włosa, bo im generalnie, jeżeli włosy są właśnie takie bardzo śliskie, bardzo, jakby to określić, silky, takie jedwabiste, o, to one zazwyczaj cechują się po prostu zamknięciem łuski. Jeżeli mamy zamkniętą łuskę, to włos jest też mniej narażony na uszkodzenia, ale trudniejszy do układania. Więc jak ja miałam długie włosy, to były takie wiszące sobie strogi. Więc przy moim typie włosów absolutnie niedługie. Gdybym wiedziała, że nie będę źle postrzegana przez społeczeństwo, to prawdopodobnie zgodziłabym się na łyso. Natomiast mimo tego, że ja nie jestem taką typową konformistką, to znaczy, nie wiem, nadal mam krótkie włosy i ubieram się tak, jak uważam za stosowne. To znaczy, nie mówię, że wiecie, że idę do teatru w dresie, ale generalnie nie uważam, że jako kobieta mam chodzić w szpilkach i w sukience. To nadal boję się, że gdybym ścięła włosy na łyso, zresztą teraz tutaj też jak dzisiaj ścinaliśmy, to tu mam wygolone, ale tu mam zostawione dłuższe, żebym w razie czego mogła przerzucić po prostu włosy na tą stronę i nie byłoby widać tego wygolenia. Dlatego, że wiem, że w obecnych czasach w naszym kraju to, że jako kobieta mam krótkie włosy, może być różnie postrzegane zarówno przez pacjenta, jak i przez potencjalnego pracodawcę. A jeżeli chodzi o kolor włosów, to ja niestety już nie mam tego, jak jeszcze parę lat temu, że bardzo w lecie jaśnieją mi włosy pod wpływem słońca. Fakt, że też nie chodzę na słońcu za bardzo, to znaczy ja w ogóle nie lubię się opalać. Bardzo lubię swoją bladą cerę, która teraz jest w dramatycznym stanie, bo w ogóle powłaziły mi sywki, ale no cóż, kwarantanna ewidentnie na mnie wpływa w taki sposób. I w lecie potrafiłam mieć takie prawie że białe włosy. Natomiast zmieniła mi się z wiekiem po prostu struktura włosa i tak włosy mi nie jaśnieją. Natomiast gdybym ja zmieniać włosy, to albo na taki bardzo blady blond, jaśniejszy niż mam naturalnie, albo na siwy. Bo róż to tak przejściowo, wiecie, nie wiem, na tydzień, na dwa, czasami na różowo sobie farbuję taką jakby odżywką z barwnikiem, którą nakłada się na włosy na parę, nie wiem, pół godziny, coś takiego. Ten barwnik wchodzi między łuski włosa, struktury włosa i się z czasem wypłukuje. Także im bardziej otwarta łuska, tym oczywiście barwnik dłużej się utrzymuje, dlatego u mnie tak naprawdę on się utrzymuje 3 dni obecnie. Mam na tyle zamkniętą łuskę. W ogóle moje włosy to jest taki typ włosa, który jest naprawdę ciężko zmasakrować. Ja z nimi różne rzeczy robiłam w życiu. Pamiętam, moim największym błędem było ich za mocne rozjaśnienie. To znaczy, to było tak, że ja kiedyś rozjaśniałam sobie włosy i wychodziło to, wiecie, na przykład to 2-3 tony jaśniejsze. Taki po prostu bardzo jasny blond, potem toner i było jak w lesie. Ale pewnego dnia rozjaśniałam włosy i nie wiem, czy to była kwestia tego, że po prostu nie wiem, odżywki nie stosowałam przez kilka dni. W każdym razie po prostu spłukałam ten utleniacz. Patrzyłam w lustro. Myślałam, że po prostu się popłaczę. Znaczy, że nie popłaczę, bez przesady, aż tak do swoich włosów nie jestem przywiązana. Ale miałam takie. Nawet nie były żółte włosy, bo one nie były też spalone, ale one były tak jasne i w takim kolorze, że tego. Nie, następnego dnia poszłam na zajęcia i po zajęciach poszłam do Rossmana. Kupiłam farbę do włosów i pofarbowałam włosy. Przez parę dni byłam szatynką. W ramach, że po rozjaśnieniu włosów ta włoska jest takie, ten włos jest taki jakby otwarty bardziej. I nawet jeżeli barwnik wejdzie, to on się bardzo łatwo wypłukuje. I
byłam przez parę dni szatynku, a potem na szczęście jakimś cudem, nie wiem jakim cudem, moje włosy wróciły do takiego w miarę naturalnego koloru, przez to, że dużo tego barwnika się wypłukało. Musiałam trochę... potem były takie lekko zielonkawe, ale ten barwnik zielonkawy też się wypłukał, także nie było tak strasznie. Ale od tamtego czasu trochę boję się eksperymentować z kolorem włosów. Tak. Jak będę zmieniała kolor włosów, to zdecydowanie jednak zostaje to mojemu fryzjerowi. Czy poza rybkami w akwarium masz jeszcze jakieś zwierzaki? Tak, w akwarium mam też krewetki i ślimaki. I to by było na tyle. A, i mam teraz patyczaki też, bo się zajmuję patyczakami siostrzenicy. Ale poza tym nie mam zwierzaków, mimo że bardzo lubię zwierzęta. Zresztą, tak jak powiedziałam wcześniej, myślałam o weterynarii. I chyba wolę w ogóle zajmować się zwierzętami niż ludźmi, ale... Tylko chyba chcę być pediatrą. Znaczy chcę być drugim dziecięcym, nie dorosłym, bo dzieci mają więcej wspólnego ze zwierzętami. O Boże, to brzmi strasznie. No niestety nie mam zwierząt. Poza tym, że nie mamy czasu ani miejsca na więcej zwierzaków niż moje dwa... Nasze, to nie są moje akwaria, to są nasze akwaria. Niż nasze dwa akwaria. No to po prostu nie mam czasu. Chciałabym kiedyś mieć papugę. Chciałam mieć arę. Ale do tego po prostu muszę kupić miejsce jednak. I nie chciałam, żeby sąsiedzi mnie zabili. Ale może... Może Żako na przykład, czy African Grey, albo była jakaś mniejsza papuga. Chciałabym mieć papugę. I w ogóle bardzo bym chciała, jak już będę po studiach i się cała ta kwarantannowo-covidowa sytuacja zakończy, to chciałabym zbadać sobie, jakie mam tak naprawdę przeciwciała przeciwko wydzielinom psów. I jeżeli okaże się, że w przypadku tych przeciwciał, które ja posiadam, można zastosować szczepionki przeciwalergiczne, nie wiem jak to się ładnie nazywa, leczenie przeciwalergiczne? Jak to się nazywa? No generalnie są takie szczepionki, które się podaje, to chciałabym się odczulić na psy. Ale to mówię, to jest taka kwestia, że generalnie odczulanie polega na tym, że podaje się regularnie małe ilości alergenu, przeciwko któremu wytwarzamy przeciwciała i organizm tak jakby przestawia się trochę immunologicznie i dany alergen, dany antygen traktuje po prostu jako neutralny i przestaje wytwarzać przeciwko nim przeciwciała. I jeżeli by się okazało, że ja konkretnie produkuję przeciwciała przeciwko antygenom, które zawarte są w szczepionkach, to chciałabym się odczulić. Jeżeli chodzi o zwierzęta. Mieszkanko, wynajmujesz, czy jest twoje własne? Nie jest moje własne, jest mojego taty własne. I ono było kupione jeszcze jak moja siostra szła na studia. I moja siostra jest w ogóle do mnie 10 lat starsza, więc moja siostra studiowała na SGH-u. Potem było wynajmowane przez 5 lat i potem ja się tutaj wprowadziłam, idąc na studia. Jak wyglądają studia medyczne online? Długi temat i na inny dzień. Chodziłaś przed studiami do psychiatry, psychologa. Nie, i to był błąd. To znaczy, ja miałam takie okresy w życiu od tak naprawdę końca podstawówki, kiedy miałam epizody depresji i powinnam była wtedy chodzić do psychologa, ale oczywiście wiecie, jak to jest. Uznaje się, że albo ja przesadzam, albo coś tam i wychodziło jak zawsze. Byłam raz u psychologa i moja mama stwierdziła, że to bullshit, także na tym się moje wizyty u psychologa skończyły. I ostatnie pytanie z tych, które na dzisiaj powiem, jak ci się żyje na studiach? Żyje mi się dobrze. Albo beznadziejnie. Albo całkiem nie najgorzej. To wszystko zależy. Nie powiedziałabym, że jestem niezadowolona ze swojego życia, o ile nie mam akurat jakiegoś takiego, wiecie, epizodu depresyjnego. Natomiast ogólnie rzecz biorąc mogę powiedzieć, że tak, że jestem zadowolona ze studiów, jestem zadowolona ze swojego życia i bardzo dużo mnie te studia nauczyły. Jeżeli chodzi, znaczy ten okres 5 lat był zdecydowanie najbardziej
wpływowy, jeżeli chodzi o mój rozwój, co może się wydawać mniej lub bardziej oczywiste w pewnym sensie. To znaczy, z jednej strony, no umówmy się, idąc na studia, jesteśmy już dorosłymi ludźmi. Mamy przecież 19 lat albo 18, w zależności od tego, kiedy poszliśmy do szkoły. Czy możemy nawet mieć, nie wiem, 20, jeżeli poprawialiśmy maturę, czy więcej, nieważne. W każdym razie większość osób idzie w wieku 18, 19, 20 lat na studia i... Zobaczmy, swędzi nos. I wydawałoby się, że jest już dorosłym człowiekiem, natomiast tak nie jest. Przynajmniej nie było tak w moim przypadku i ja bardzo mocno dojrzałam emocjonalnie. Dojrzałam tak, jakby to określić, jeżeli chodzi o moją reakcję na różne sytuacje, jeżeli chodzi o moją umiejętność nawiązywania relacji z ludźmi, tak naprawdę też zrozumienie samej siebie, swoich uczuć, swoich emocji, tego, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowuję. A więc studia były dla mnie bardzo ważnym okresem w życiu. Były. Jeszcze studiuję, jeszcze nie skończyłam studiów. Natomiast były też chyba najszczęśliwszym okresem w moim życiu jak dotąd. Takie mam wrażenie, że pomijając te okresy, kiedy dopadała mnie depresja, czyli coś, co było w tamtym czasie, w ogóle, jeżeli chodzi o studia, kompletnie niezależne od tego, co się działo na moich studiach, zupełnie, to jestem bardzo szczęśliwa na studiach. Ogólnie rzecz biorąc, jestem... Mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem i czuję się spełnionym człowiekiem. I cieszę się, że dokonałam takich, a nie innych wyborów, jeżeli chodzi o drogę życiową, moją przyszłą. A już prawie obecną, dlatego że umówmy się, jest... Czyli dzisiaj jest 16? 17 maja. A ja ostatni egzamin mam za jakieś... 15 czerwca mam ostatni egzamin. Za niecały miesiąc. Mam ostatni pisemny egzamin na studiach. Czyli możemy bezpiecznie powiedzieć, w ramach, że z pediatrii, który jest ostatnim moim egzaminem, mam również egzamin ustny. Można bezpiecznie powiedzieć, że za jakieś półtorej miesiąca skończę studia. Co dla mnie jest w ogóle... Tak, jakby to określić, tak abstrakcyjną sytuacją, bo wiecie, 6 lat studiów, pamiętacie, jaka podstawówka była długa? 6 lat studiów. Nagle to ma się skończyć i mam znowu zacząć inny okres w swoim życiu. Kompletnie nowy, pełen kompletnie nowych doświadczeń i nowych problemów, nowych wyzwań, które z jednej strony mnie ekscytują, a z drugiej strony kompletnie przerażają i wręcz może nie taki, nie ogarniam taki paraliżujący strach, ale zdecydowanie boję się tego, co nadchodzi. A studia były takim, wiecie, już takim bezpiecznym miejscem. Wiedziałam, wiecie, czego się spodziewać. No ale cóż, wszystko przemija. Nawet to, co najlepsze, kiedyś się kończy. Trochę już mam dosyć studiów. Trochę bym chciała cofnąć czas i pozmieniać pewne rzeczy, jeżeli chodzi o moje podejście do studiowania i do ludzi, do, wiecie, do wielu innych spraw osobistych. Ale cóż, człowiek uczy się całe życie i dopiero z perspektywy czasu ma takie, wiecie, poczucie, o, trzeba było to zrobić inaczej, tamto trzeba było zrobić inaczej. No, w każdym momencie jakby mam wrażenie, że podejmowałam taką decyzję, jaką uważałam za najsłuszniejszą. I wszystkie te decyzje mnie czegoś nauczyły. To było bardzo dużo doświadczenia jednak na studiach takiego życiowego. Także co? Fajne są studia. Ja tak już mam ich serdecznie dosyć, to studia były fajne. Są fajne. Nie skończyłam jeszcze studiów. No. Także to chyba wszystko z mojej strony. Nie wiem, czy już o tym mówiłam, już nie pamiętam. Już też niedługo gadam. Na Facebooku zostałam zapytana o to, jakie są moje zainteresowania i tak, mówiłam o tym. I o tym opowiem w przyszłym tygodniu w ramach filmiku z dnia z życia. No. Który jest już nakręcony, także nie będę miała ściętych włosów jeszcze. No.
To wszystko z mojej strony. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcielibyście wesprzeć rozwój tego kanału, to chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić na Patronite. Link znajdziecie poniżej. I tam również też są linki do grupy na Facebooku, do mojego Instagrama, także tam wszelkie media społecznościowe znajdziecie na dole i będę bardzo, naprawdę będzie mi bardzo, bardzo miło, gdybyście chcieli wesprzeć rozwój tego kanału. A moim patronom dziękuję. Także do zobaczenia i miłego tygodnia. Pa, pa!